Dobra, mam nadzieję, że to jest ostatnia zagadka, bo już więcej nie zapamiętam. Jaja co robicie? Nie, to są jakieś jaja. Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Turbocik, a ja witam was już w 27. odcinku z gry Watch Boy, Dogs can Legion. you put down a mad dog dead sick? Needed to be done. This calls for a celebration, innit? And now that I'm not being hunted by a psychopath, I think I'd like to see that safe house of yours. Link me there. Okej, okay, pokonaliśmy tego Nikola Castla, no to teraz musimy oczywiście wziąć udział w imprezie. Lecimy prosto do naszego punktu i tam będzie pompa. O Jezu, te loading screeny, straszna rzecz. O, już słychać muzę. Uuu, impra, łapy w górę. Hamish, you like safe house? You going to join DedSec? Nah, mate. Gotta maintain my free agent status. Not enough booby traps in this place. Still, I'm glad we linked up. Don't know who else would have had the bollocks to take on Cass. Losing their psycho cult leader is gonna hurt Albion, no doubt. Tak, ktoś tam kica z tyłu. They won't pack it in so easily. Hope DedSec's got some fight left in it. Ale pogadajmy sobie z tą babeczką, ona też odwala tańce, widać. Inspector Caitlin Lau, you drink now with vigilantes. I thought you were too good for us. I'm only human, and we've got a lot to celebrate. Cass finally got what was coming to him, and with Mary gone, the Kellys are on the back foot for once. DedSec is making it hard to be a bad guy in London. Until the Met gets its bollocks back, I'm still on Team DedSec. No dobra, teraz na to pięterko z naszą agenteczką. You okay now? Taking a break from dark web crypto shit? A well-deserved one. Since we teamed up, the corporate class are thinking twice about fucking with London. Seeing what happened to Castlehaven pissing in their trousers. The tide is turning, mate. Keep fighting, and I'll fight along with you. Laters. Laters. Oni dziwnie mówią w tym Londynie. Mają ten angielski, ale taki jakiś zmodyfikowany, przerobiony, no. Nie lubię tego. Wolę amerykański. A, też se tańczy. What's so fucking funny, Mr. Malik? You have something to say, please say it before I move your fucking tongue. And spoil my one source of entertainment? I'll give you a hint. Spooky voice, catchy name, bit of a drama queen. Or did you just forget that you haven't actually found Zero Day? You looked at Albion, Sirs, the Kellys, even Sky Bloody Larson. Have you ever considered that instead of looking outside, you should be looking in? We have a problem. Come talk to me. Hello? Sorry to spoil the party, but we have an uninvited guest in the DedSec network. They're downloading all the tech we've acquired to a remote device labeled Drill Britannia. What the fuck? O, koniec impre. The name is Zero Day. We've met before in a past life. This city needed a villain, and you were perfect for the part. Now I have you playing a different role. While you've been running around trying to save this city, you've actually been arming us for a war. But then, it isn't always for us to know the role we play. And sometimes, once we've played it, our role is to die. Oh, kurde. Robi się groźnie. Some Zero Day hacker asshole stole our tech. Here's where I would remind you that I've been trying to warn you about the Zero Day threat, if I was an unfeeling machine. Bagley, can you trace signal? I can't pinpoint the origin of the commands, but the admin accessed the drive through an IP range dedicated to autonomous vehicles. I have a general geolocation for it, and I suggest you make a visit now. Okej, okay, w porządku.
Odwiedzimy w takim razie tam to miejsce. No i impreza DedSec'a trochę tak wolno się, znaczy tak szybko się skończyła. Powiem szczerze, że sądziłem, że jakoś się fajnie tam zabawimy, a tu nagle akcja przerwana. Fajna muzyka grała. I've sent you the general location of the Zero Day Hacker signal. As I said, I don't have their specific coordinates, so you'll have to search the area. Good luck and Godspeed. O, czyli będziemy przeszukiwać okolicy, tak czy siak, mimo że myślałem, że już będziemy mieli tego dosyć. Dobra, 1000 metrów to nie tak daleko. Myślę, że dotrzemy tam w jakimś szybkim czasie. Przynajmniej twórkę mamy szybką. Ten mały pojazd wydaje się być jednym z najszybszych w tej grze. Naprawdę szybko zasuwa. No, kurde, naprawdę, ale atutem tego pojazdu jest to, że świetnie skręca. Nie odrywa się praktycznie od jezdni. Tak zwany handling. To był parametr znany z wszystkich Need for Speedów. Jest naprawdę na wysokim poziomie. O! Boże. Nawet nie wiem, co ten Bedley mówił. Dobra. Okay, we get to the van and find the shit snake who hacked us. The van is driverless, but it does seem to be protected by armed drones. So, new plan, keep close enough to it while I trace the controlling signal. No dobra. Okay, sure. Da się zrobić. Get the hole in my head. I'm blaming you. I'll be sure to pass that on with your remains. Dobra, kurde, mam nadzieję, że nie zginiemy. I Bedley nie będzie musiał przekazywać tej informacji. Oni w ogóle bardzo szybko mówią w tej grze. Ja czasami nie zdążam doczytać dialogów. Może gdybym tylko oglądał gameplay i to czytał, to bym doczytywał wszystko, ale ja będę musiał od nowa. Żebym się zamotał w akcji. Za dużo gadam zamiast grać. Dobra, mamy go. Okej. No dawaj, szybciej, nie chce mi się taki jechać. O, chyba słyszałem, że popękały mu opony. Tak, zdecydowanie popękały mu opony. Ale czy jedzie wolniej? Chyba tak. Nawet jest chyba trochę przechylony. Dobra, muszę się pozbyć tych droniaków. O Jezus Maria, ile tych droniaków tutaj się znajduje. Potężnej ilości. Ja pierdziel, dawaj! Jestem poza zasięgiem. Dobra, wyśleć sygnał Zero Day. Misja zakończona powodzeniem. Muszę jeszcze ich zgubić. Oj, sorry Gostek. Boże, ty auto... Jezu, jeszcze mu dowaliłem. Znaczy, jej, Boże, nie wiem, spadam stąd, bo normalnie narobiłem takiego ambarasu, że szok. Piękny outfitik, bardzo ładny. Mogłem wcześniej zafundować. Taki żółciutki outfitik, pięknie się prezentuje. Dobra. The signal controlling the van originated in the Stockwell war bunker. Good chance that's where Zero Day has been operating this whole time. If so, they certainly have a flair for the dramatic. Fuck that. I only care to get them. Give me the coordinates. Give me the coordinates. O Jezu, Zero Day w bunkrze wojennym w Stockwell. Jesus. Ej, widzieliście to? Ten samolot musiał spaść z nieba, bo widziałem jego cień. A, czyli tak to się tu pojawia. Po prostu spada z nieba. No chyba inaczej tego rozwiązać się nie dało. Okej, teraz ogólnie mamy dostać się do bunkru. Wiecie co, no bunkry to są miejsca, w których zazwyczaj jest dużo korytarzy, cały kompleks jest wielki. Ta misja może potrwać naprawdę długo. A dodatkowo w bunkrach, jak wiemy, wielokrotnie były przechowywane duże ilości
amunicji, broni i tym podobnych, więc można mniemać, że no może być naprawdę grubo, nie? Może być tam niezła obstawa wyposażona w najlepsze karabiny z nieograniczoną, można powiedzieć, ilością amunicji. Oj, mam nadzieję, że to nie jest ostatni rejs przez to miasto. A jeżeli nawet gdyby był, no to mamy niezłą furkę, żeby go odrobić. O, jest nawet nutka, dobra. Łyżwa. Łyżwa. The Stockwell Bunker, potential hideout of the evil universe DedSec that calls themselves Zero Day. Łyżwa. No dobra, jesteśmy w tym miejscu. Jak tam wejść? Ej, gościu, co ty tutaj się do mnie dopychasz? That descends into the Zero Day bunker is guarded by a strange security system, some sort of copycat game. You'll need to solve it to gain access to the lower level. O Boże, teraz będziemy robić zagadkę. Oj, gruba to będzie akcja, bo ja nie jestem dobry w takich zagadkach. Wiecie co? Ja trochę nie ufam tej broni, którą mamy. Chyba zmienimy agentkę. O, to będzie idealny wybór. Nasza stara agentka z Polski, z Gdańska, która posługuje się AK-47. Najlepszy agent, którego teraz mam. Także no, do takiej prawie że finalnej misji, no to jest jedyny i słuszny wybór. Bierzemy. Tak jest, pompa jest, biceps jest. Have you got an hour to set the world right? Of course. Wyłącz system bezpieczeństwa. Okej, dam radę. Tym razem dam radę. Rozstrzelam to wszystko AK-47 i mam nadzieję, że zadziała. Chyba, że nie będziemy mieli takiej możliwości. Podejrzewam, że nie i będziemy musieli przejść tą zagadkę. Ja tego po prostu nienawidzę robić zagadek, no. Mogę zaczynać. Cały ekran, by wprowadzić kod. Aha. Co się odwaliło? Ej, wydupcaj! Ouch. Don't say I didn't warn you. Well, I'd be careful not to muck it up next time. No pressure. No kurde, co jest grane? Też chcę takiego mieć. Bocika. Zwiększa szybkość strzelać wieżyczki automatycznej. No dobra, okej, to mi pasuje. Teraz podchodzimy znów do tej klawiaturki. I mam nadzieję, że teraz jakoś się uda to skakować i wyskoczy ten pająkobot. Kurde, co ja kliknąłem? Porąbało mi się. Okej. Okay. Jeszcze raz. Lewa. Prawa. Cyk. This security system was added recently. It's not from World War II. No, przyznam szczerze, że to jest zbyt proste, żeby było jakieś nowe. Dobra. Aha, jeszcze tu. Dobra. Tak.
Tak. Tak. Dobra, mam nadzieję, że to jest ostatnia zagadka, bo już więcej nie zapamiętam. Jaja sobie robicie. Nie, to są jakieś jaja. Okej, wiecie co? Musiałem sobie to nagrać na telefon i teraz właśnie odtwarzam sobie filmik. I to właśnie przeklikuję. I teraz mi się to uda. Taką mam nadzieję. Mam wszystko po kolei na telefonie wyświetlone. Tak, i teraz jeszcze ostatni. A nie, jeszcze jeden. Tak. O, dobra. Udało się. Ale jestem za głupi na tego typu zagadki. Nie mam takiej pamięci, żeby to zapamiętać. Inviting clubhouse, is it? Judging from the security above, I'd expect some unorthodox defense measures. Zinfiltruj bunkier. No dobra. Mam nadzieję, że nie spotkamy tu jakichś wariacików. O panie! Są pułapki. Wiecie co? Przejdziemy sobie tym botem. On będzie idealnym rozwiązaniem, żeby przejść tędy bez konieczności ponoszenia śmierci lub też po prostu borykania się z problemami natury pociskowej, ciężkiej artylerii i granatów. Kurde, prawie zestrzelił mi drona. Znaczy pająkobota. Tu jest pusto. Kurde, nastawiali tego jak normalnie nie wiem, no. Na razie cisza i spokój, tylko tam dwie wieżyczki występują. Jakbym tak zhakował? A, już nie ma zasięgu. O, odzyskałem zasięg chwilowo. No dobra. Pędzimy tam, nie ma co. Ale to się niesie takim echem, że ja pierdzielę. This is a place for the mentally unstable. I have a bad feeling. Tam się coś zacięło, że to tak nawala. Something weird up ahead. I'm going to check it. Ale pizło, rozwaliło wszystkie manekiny. Jesus. To i trzeba naprawdę uważać. Można zdechnąć totalnie przypadkiem. Okay, I can confirm this is definitely Zero Day headquarters. Bagley, tell me everything you know about this place. It's not authorized. How can it be not authorized? Not authorized? By who? By, apparently I can't say. Can I say this is really fucking annoying? Oh, well, there's that at least. Outrageous! That dirty f***er is screwing around with my Bagley. Scout this space, see what you can find. Yes, I may be able to analyze individual data points. Suggest you make this a quick investigation, though. I'm picking up Albion activity in the area. Possible they are searching for Zero Day as well. Okay. Bagley jak zwykle nas poinformował, że zbliża się. This is the Bagley source code, a copy of my brain from BrokerTech. Code we acquired in Sky Larson's lab. O cholera. Skąd oni to mają? The level of detail and effort that went into this is impressive and weird. Zero Day has reverse engineered Themis drones.
Could they have their own private fleet? Jesus. Zero Day appears to be running the chip tracking tech we acquired from Mary Kelly. Now, what do you suppose they're doing with it? O, jak szybko pobiera. Zero Day has a backdoor into Filament, that deep surveillance supercomputer Malik was so concerned about. Fuck! Clearly, DedSec has been unwittingly nicking toys for Zero Day. I'm detecting some devices over in the crash pad that could fill in some details. No dobra, no to w takim razie bierzemy co nasze. No i rozkminiamy to już poza tą kryfą. Nie chcemy tutaj spędzać tyle czasu, tu jest niebezpiecznie. That looks like a stinger, eh? Oh, ease up, please. Let him breathe. Kurde, jakoś go nie poznaję. Our very own Guy Fawkes. The wrong mask, though. Fuck you. We didn't set that bomb. We defused it. Even if I was inclined to believe a DedSec insurgent, do you think it really matters at all? Since when does Albion get to play judge, jury, and executioner? You have no jurisdiction in London. O panie, kolejne wybuchy. Oh, I do now. O, ja pierdzie, chyba z Digna nas trafił. Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. Provide medical aid. Help the injured. And guns out. Let's make it look good for the fucking cameras. Understand? No dobra. Ogólnie tego typka nie kojarzę. I chyba już go nie będę kojarzył, bo zabili go, no. Well, well. If I were a betting AI, I'd say Nigel Cass had advanced knowledge of the London bombings and the location of that DedSec safe house. Almost like someone tipped him off. But I suppose you'll put this together in your own time. No dobra, teraz znów w tamtym miejscu mamy coś do przeszukania. Komputerów tu nastawiali normalnie. Masakra. Time for a hard reset. Oh my god. Breakups are hard. Is London burning? Parts of it. Then I've held up my end. Release the filament code. One of your DedSec squad, he stopped the Parliament bomb. I was rather counting on that one, to be honest. This is still the largest terror attack in London's history. If you can't work with that... Oh, I'll work with it. But the deal is off. Do you know who you're fucking with, Mr. Cass? I know you set off bombs across the city and fucked your friends. I don't know what mischief you'll get up to with a big girl toy like Filament. Cleaner this way, though. She's running! Get her! Jasna cholera, czyli... It was Sabine all along. She killed Dalton and wiped the rest of her DedSec team. She fucked them and now us. Sabine is with Zero Day. Explains why she wiped my memory. There's a lot to unpack here, but more pressingly, I've pinpointed where Drawl Britannia is running. That console right over there. Kurde, Sabinka jest zła. Myślałem, że ona jest dobra. Dziwna ta fabuła jakaś taka. To niemożliwe, że Sabina jest tą złą. Że stoi na czele DedSecu. No, mam nadzieję, że... Miałem nadzieję, że ona stoi na czele DedSecu, a okazało się, że... Britannia is some big CTOS patch. I don't think I can stop it. No one can stop it. That's the whole point. Zero Day, kurde. So... Impressed? That depends on what Drawl Britannia is. It's society's big wipe. While DedSec runs around fixing bugs, I'm deleting the source code.
Frying the hardware too, all of it. It's actually a beautiful thing you've done by helping to steal all that tech. Is that what you are hiding away from down here? The beauty? Where is the rest of Zero Day? Oh, it's just me. I learned very early on that no one was willing to make real sacrifice for change. In the end, history's actors work alone. Sounds like something a terrorist would say. Ouch. I had hoped you might at least understand why I did it. Why we recruits? I am sorry. But once again, DedSec has outlived its usefulness. Spread out! Millions will suffer today. It's an honor to die among them. Search the area! Ale akcja chamska, no. I need time to crack the security system and open the blast doors. Try to survive until the process is complete. Predatorek. Dobra, dawaj. Nie, tylko nie to. Oni mnie zabiją. Chowaj się. Tam jeszcze się jeden upnął. Synek, nie ma takiego bicia. Fajna nutka. I've unlocked the doors. I suggest you make a swift and safe escape. Dobra, wypadamy stąd. Jak prawdziwi, kurde, zamachowcy. Albion has dispatched personnel to intercept operatives across the city. Yeah. Another one of these. I'm under attack. Nie mogę zdrady włączyć? Wow! Dobra, leki tył wzrok. Wow, ty! Ciulu ty. Na każdym kroku kurde bandycki raj tu jest. Najgorsze są te wieżyczki. Udało się chyba. O matko. Było ciężko, ale fajna misja, fajna misja. Powinno być więcej takich misji. Ciekawe jak będzie wyglądała ostatnia misja. Czy będzie pompa, czy jednak takie trochę mdłe. Bo to było naprawdę spoko. Porządna na pierdzielanka. O tak. Dobra, otwieraj to dziadostwo. Did you send them to me? We got Albion assholes chasing me down. I'm experiencing something similar. There must be an all of us. We need to regroup. Sabine has leaked your locations to Albion. All operatives are currently compromised. I suggest you all lay low and avoid any large groups. I'll send you a low-key meeting spot. Okej, okay, no to w takim razie ja muszę przetrwać zasadzkę Albionu. Ja będę powoli się z wami żegnał. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Nie namawiam, ale kto chce zostać na dłużej i ta suba będzie na bieżąco. Hejka!